Cześć, zapraszam Cię na trening nóg i pośladków. Przygotowałem dzisiaj dwa ćwiczenia, bardzo mocne, które połączyłem w pewną kombinację. Stań stopami na szerokość bioder, ugnij delikatnie kolana. Co jest ważne, napnij mięśnie brzucha. Przygotuj się, ponieważ to będzie dynamiczne ćwiczenie. Pokażę Ci pierwsze powtórzenie dosyć wolno. Biorę wdech i z wydechem skaczę do przodu, rozstawiając stopy. Kolana są ugięte, żeby amortyzowały uderzenie. Wracam, stopy są wąsko i idę do tyłu, stopy są znowu szeroko. To ćwiczenie nazwałem X-Jump. Gotowi? Zaczynamy. Po 8 powtórzeń. Drugie powtórzenie. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Cały czas trzymaj napięty brzuch. I wróć. Kolejne ćwiczenie. Twoja prawa noga idzie do przodu i do tyłu. Drugie powtórzenie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Ja już czuję ogień. Szóste. Siódme. I ósme. Wracamy do naszego X-Jump. Staraj się jak najkrócej utrzymać pomiędzy X-Jumpem a wypadami do przodu i tyłu. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Moje uda już płoną. Ciekawe jak twoje. Jeszcze 2. Jeszcze 1. I wróć. Twoja lewa noga do przodu i do tyłu. 3. 4. 5. 6. Odpychaj się mocno nogą. 7. I ostatnie. Powtórzenie w tej serii. Rozluźnij nogi. Myślę, że to bardzo mocne ćwiczenia, a właściwie jestem o tym przekonany. Jeśli jesteś osobą początkującą, może to być wystarczająca ilość powtórzeń dla Ciebie. Ja wykonam jeszcze drugą serię. Jeżeli dajesz radę, dołącz do mnie. Jeszcze chwilę odpoczniemy. Parę głębokich wdechów i wydechów. Ja jestem gotowy, a Ty? Zaczynamy. Wdech i z wydechem skaczesz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pamiętaj, żeby lądować na ugiętych kolanach. Od razu. Jeszcze 2 powtórzenia. Jeszcze 1. Zatrzymaj się. Twoja prawa noga do przodu i do tyłu. Drugie powtórzenie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Pracuj ramionami naprzemiennie. Szóste. Siódme. Ósme. X-jump. Od razu. Drugi. Trzeci. I czwarty. Czuję, jak płoną uda. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Im głębiej zejdziesz, tym bardziej popracują twoje mięśnie. I ostatni. I twoja lewa noga. Przód i tył. Przód, tył. Twój tułów jest delikatnie pochylony cały czas do przodu. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Mam nadzieję, że jeszcze ciągle jesteś ze mną. I ostatni. Zatrzymaj. Musisz przyznać, że to mocne ćwiczenia. Jeśli chcesz, możesz wykonać jeszcze jedną serię lub jeśli dasz radę, nawet 2.
To wszystko w tym treningu. Do zobaczenia.